Dzień dobry, nazywam się Beata Rajba, jestem psychologiem, ale też nauczycielką francuskiego z pierwszego wykształcenia. Bonjour. I chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, jak wesprzeć Państwa dzieci, maturzystów w sytuacji maturalnej. O pokoleniu Z mówi się czasem płatki śniegu, natomiast jest to krzywdzący stereotyp, dlatego że wbrew pozorom to pokolenie ma o wiele wyżej zawieszoną poprzeczkę i o wiele bardziej utrudniony wybór niż ich rodzice. Do tego dochodzi ogromny stres i wyczerpanie, które sprawia, że 51% studentów już na starcie, zaraz po opuszczeniu murów szkoły średniej, jest wypalone. Jest to obok przyczyn ekonomicznych jeden z podstawowych powodów, dla których rezygnują ze studiów. Drugim jest wybór niezgodny ze swoimi oczekiwaniami. 17% maturzystów wybiera nie te studia, które ich interesują, ale te, które wybrali za nich rodzice. Połowa z nich odpadnie w trakcie. Może i dobrze, dlatego że będą mieli szansę na poszukanie czegoś bardziej dla nich odpowiedniego. Ale ci, którzy zostaną, ryzykują niespełnienie. Sukces w pracy to jednak jedno, a satysfakcja z niej to zupełnie co innego. Coraz częściej u psychologa spotykamy osoby, które sukces osiągnęły i są dobre w tym, co robią, co stanowi ich przekleństwo, dlatego że rozsądek nakazuje wytrwać w czymś, co przynosi dobre wynagrodzenie, co sprawia, że są doceniane. Jednocześnie brakuje im satysfakcji z pracy, poczucia sensu, są nieszczęśliwe, wypalone albo po prostu znudzone. Przy takim braku pasji i motywacji sukces zresztą trudno osiągnąć. Stracone życie. A przecież każdy rodzic chce szczęścia swojego dziecka. I jak więc wybrać przyszłość? Przede wszystkim dając nastolatkowi podążać za swoimi zainteresowaniami i marzeniami. Kryterium płacy i pracy jest dziś czymś niepewnym. Kariera naszych dzieci nie będzie wyglądała tak jak nasza, czyli studia, praca w zawodzie i tak aż do emerytury. Nasze dzieci będą zmieniać zawód, a nie pracę, średnio 11 razy w ciągu życia. Co więcej, wiele zawodów sukcesu, takich jak informatyk, radiolog, marketingowiec, tłumacz, zniknie lub rynek znacząco się skurczy, dlatego że ich zadania przejmie sztuczna inteligencja. Motywem przewodnim rynku pracy w najbliższej dekadzie będzie więc elastyczność, a premiowane będą takie kierunki studiów, które pozwalają pracować w wielu zawodach. Jak choćby psychologia. Szwajcarzy wyliczyli, że te studia pozwalają pracować w aż 2400 zawodach. Przyjemność z tego, co robimy, pasja, zainteresowanie są czymś o wiele bardziej pewnym niż podążanie za aktualną sytuacją na rynku pracy, gdyż ta za 5 lat może być zupełnie inna. Oczywiście są zawody, które z dużym prawdopodobieństwem pozostaną potrzebne i popularne nawet za 20-30 lat. Od dwóch dekad przybywa miejsc pracy w zawodach, w których kluczowa jest relacja, a także w zawodach pomocowych, co zapewne ucieszy przyszłych psychologów czy pedagogów. Jak więc wybrać kierunek studiów, żeby uniknąć wypalenia zawodowego? Idealna praca powinna dawać spełnienie w trzech obszarach: materialnym, prestiżu zawodowego i poczucia sensu w tym, co robimy. Badania pokazują, że od momentu, gdy nasze podstawowe potrzeby są zaspokojone, pieniądze spełniają jedynie ograniczoną rolę w budowaniu naszego szczęścia. Znacznie ważniejsze jest poczucie, że to, co robimy, jest ważne, jest przydatne społecznie, że sprawia, że świat wokół nas jest lepszy, a my czujemy się dobrze sami ze sobą. Myślę, że to właśnie sprawia, że zawody pomocowe, psycholog, pedagog, na przykład pracujący z osobami niepełnosprawnymi, są wciąż nieodmiernie atrakcyjne dla maturzystów. Chociaż w przypadku psychologii ważną motywacją bywa też próba uratowania innych przed doświadczeniami, jakie nam towarzyszyły w dzieciństwie, a także znalezienie sposobu, żeby pomóc sobie z własnym bagażem problemów. Dlatego psychologia od lat jest jednym z najbardziej obleganych kierunków, a o każde walczy kilkunastu kandydatów. Dobrze, jeżeli dzięki pracy zyskujemy dodatkowo szacunek społeczny. Każdy z nas lubi się czuć doceniany w tym, co robi, być ważnym członkiem społeczności, a nie tylko wykonawcą powierzonych zadań. Warto jednak pamiętać, że mimo iż dzisiejsza młodzież będzie zmieniała zawód częściej niż nasze pokolenie, to i tak przez wiele lat będziemy wykonywać wciąż tę samą pracę i oni również. Warto ją więc dobrać pod kątem zainteresowań, czyli tego, w czym są dobrzy, ale też temperamentu, osobowości, inteligencji i wartości, które są dla nich ważne. Najprostsza klasyfikacja temperamentu, całkiem udana, mimo że jej korzenie sięgają starożytności, dzieli nas na cztery typy. Melancholika cechuje duża wrażliwość, szybko się męczy i ma tendencję do przeżywania negatywnych emocji. Choleryk, typ chyba najczęstszy, jest wybuchowy, porywczy, energiczny, ale cechuje go słomiany zapał. Flegmatyk jest spokojny, wykonuje zadania w swoim tempie, ale jednocześnie cechuje go wytrwałość i konsekwencje.
Ostatni typ, sangwinik, jest za to energiczny, szybki i odporny. Jest duże ryzyko, że ktoś o temperamencie cholerycznym będzie się zwyczajnie męczył w zawodach wymagających drobiazgowości, cierpliwości i dokładności, jak księgowy czy bibliotekarz. Z kolei melancholik może sobie nie poradzić z presją, jaka towarzyszy pracy, np. kardiochirurga. Dawać się łatwo zastraszyć jako policjant i przypłacić zły wybór zawodu depresją czy wypaleniem. Również flegmatyk będzie miał utrudnione zadanie w zawodach, w których ważne jest szybkie reagowanie pod presją, jak np. w służbach mundurowych. Ale za to będzie świetny w pracy wymagającej konsekwencji, dokładności i długofalowego wysiłku, jak np. praca w administracji. Temperament to jednak jedynie fundament. Pierwszy zestaw cech, z którym się rodzimy, uwarunkowany genetycznie w życiu płodowym. Na nim buduje się przez co najmniej następne 20 lat nasza osobowość, która też odgrywa ogromną rolę w doborze zawodu. Kluczowe cechy, które powinniśmy wziąć pod uwagę, doradzając naszym dzieciom, jak wybrać studia, to otwartość na doświadczenie, ekstrawersja i neurotyczność. Wysoka otwartość na doświadczenie to tak naprawdę potrzeba stymulacji, nowości. Takie osoby świetnie się sprawdzają jako nauczyciele, pedagodzy, policjanci, za to gasną w zawodach jednostajnych, w których każdy dzień przynosi podobne wyzwania. Ekstrawersja z kolei w dużym uproszczeniu jest to duże zapotrzebowanie na kontakty społeczne. Przydaje się w pracy z ludźmi, w zawodach pomocowych, w zawodach, które wymagają dużych nakładów energii, które u ekstrawertyka aktywizuje kontakt z drugim człowiekiem w edukacji, handlu, sprzedaży. Niska neurotyczność, a więc stabilność emocjonalna, będzie z kolei atutem w służbach mundurowych i wszelkich innych zawodach wymagających pracy pod presją w atmosferze zagrożenia. Wśród czynników psychologicznych mogących sparaliżować Państwa dziecko i utrudnić mu wybór studiów i zawodu w zgodzie ze sobą, a nie poprzez potrzeb lęku, najważniejszym jest poziom pobudzenia, czyli tak naprawdę wypadkowa stresu i motywacji. Do pewnego momentu ten stres sprawia, że działamy lepiej. Oskrzela się rozszerzają, mięśnie sprężają, wątroba uwalnia do krwi glukozę, mózg jest pobudzony, odżywiony i gotów do działania. Do pewnego momentu. Kiedy osiągniemy już optymalny poziom stresu, zaczynają się niestety problemy. Tak wysokie napięcie, podtrzymywanie uwagi, eksploatowanie naszego mózgu jest bardzo kosztowne. Mózg człowieka jest bardzo energochłonnym organem. Waży zaledwie 2-3% naszej masy ciała, a zużywa 1/5 kalorii, które zjadamy w ciągu dnia. Szybko się wyczerpuje i efektywność zaczyna spadać. W skrajnym przypadku blokuje to całkowicie możliwość działania. Pojawia się pustka w głowie i chęć ucieczki ze stresującej sytuacji, co z kolei skutkuje odsuwaniem od siebie decyzji lub podejmowaniem jej bez zastanowienia. Efektem jest niedopasowanie do studiów. Warto się zastanowić, w jaki sposób Państwa dziecko sobie radzi. Może samo z siebie obniża sobie ten poziom stresu, stosując strategie unikowe, a może zarywa noce, ucząc się, albo wpada w rozpacz i panikę. Każdy z nas preferuje jeden z trzech podstawowych stylów radzenia sobie ze stresem. Koncentracja na działaniu, na unikaniu i na emocjach. Osoby, w tym nasze dzieci skoncentrowane na działaniu, biorą byka za rogi. Planują, analizują, działają, jednak jednocześnie ich mobilizacja i poziom stresu jest bardzo wysoki, co może prowadzić do wyczerpania i lęku. Osoby skoncentrowane na unikaniu robią wszystko, by nie myśleć o problemie. Sprzątają, spotykają się ze znajomymi, uciekają w gry czy uzależnienia. Ich poziom stresu jest doraźnie niższy, ale mają problem z przyłożeniem się do rozwiązania problemu i podjęciem decyzji. Wreszcie osoby skoncentrowane na emocjach muszą najpierw wybuchnąć albo rozładować emocje w rozmowie z kimś życzliwym i słuchającym, a nie dającym rady, to jest ważne. A dopiero potem są w stanie działać. Świadomy rodzic, który zna swoje dziecko i jego strategię radzenia sobie, może mu pomóc obniżyć poziom stresu i lęku tak, żeby się nie wypalało i nie wyczerpało przedwcześnie, by stres go nie zjadł, by mógł świadomie podjąć decyzję o swojej przyszłości. Co może zrobić? Przede wszystkim słuchać. Nie dawać rad, nie zamykać dyskusji banałem typu przestań poradzić sobie. Nie przejmować kontroli i nie dokonywać wyboru za dziecko. To jest dziecko, ale to jest też dorosły i przyszły dorosły. Wysłuchać, a potem przypomnieć, jakie ma mocne strony, co mu się udaje, jaką ma osobowość. Takie wspomnienia dają siłę i nadzieję, pozwalają osłabić przekonanie nie dam rady, jestem do niczego. Dlatego wysłuchanie jest szczególnie ważne w przypadku nastolatka skoncentrowanego na emocjach, który po prostu musi się wygadać, zanim podejmie decyzję. Jednocześnie pomoże pozostałym typom, dlatego że daje okazję rozważania różnych opcji poprzez rozmowę. Kluczowe pytania, które mogą pomóc, to: co jest dla Ciebie ważne, najważniejsze w przyszłej pracy? W czym jesteś dobry?
I jakie opcje rozważasz? Jak myślisz, jak wygląda praca w wybranym przez Ciebie zawodzie? Jak wyglądają studia? Jakie cechy Ci w tej przyszłości pomagają, a jakie przeszkodzą? Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Nad czym musiałbyś popracować, do czego się przyłożyć i jak, żeby osiągnąć swój cel? Z nastolatkiem stosującym strategie unikowe trudniej rozmawiać, dlatego że naturalnie unika rozmowy o problemie i stawiania mu czoła. Jednak warto mieć świadomość, że straszenie go, dyrygowanie nim, presja nie pomoże. On stosuje strategie unikowe właśnie dlatego, że presja już jest za duża. Nie dodawajmy mu stresu zbytnimi naciskami, a zamiast tego spróbujmy mu pomóc w zaplanowaniu przyszłości. Doskonałym trikiem zmniejszającym lęk jest odwrócone planowanie, które możecie Państwo zaproponować swojemu dziecku. Wyobraź sobie, że pracujesz w wybranym zawodzie i zrobiłeś karierę. Jak się z tym czujesz? Co robisz? Jak wygląda Twoje życie? Co jest w nim dobre, a co trudne? A teraz cofnij się o krok. Jesteś świeżo po studiach. Gdzie pracujesz? Jak znajdujesz pracę? Jak ona wygląda? Co zrobisz, żeby się rozwijać? Cofnij się jeszcze o krok. Jesteś na studiach. Co Cię cieszy, a co sprawia problemy? I tak dalej, aż do dnia dzisiejszego. Taki sposób planowania od tyłu sprawia, że lęk się zmniejsza i łatwiej wziąć się do działania. Warto też uważać na sposób, w jaki formułujemy pochwały. Nastolatki, szczególnie w czasie tak trudnym jak koniec szkoły średniej, są pełne wątpliwości i lęku, a to sprawia, że ich samoocena staje się szczególnie niestabilna. Jak wygląda samoocena niestabilna? Opowiem Państwu na przykładzie mojej córki. W trakcie lockdownu moja nastolatka nudziła się jak mops, więc nauczyła się sama z siebie pięknie grać na pianinie. Co zrobiła jej matka? Nagrała filmiki. Wszyscy się zachwycali, nauczyciel muzyki dał 6 i powiedział, że powinna iść do szkoły muzycznej. Co zrobiło moje dziecko? Zamknęło pianino i nigdy już nie wróciło do gry. Dziecko o samoocenie niestabilnej będzie się wycofywało nie tylko w obliczu porażek i wyzwań, ale też sukcesów. Woli myśleć, mam potencjał, niż powiedzieć sprawdzam i narazić się oczywiście na błędy. Dlatego zamiast chwalić w sposób oceniający jesteś świetny, jesteś super, co aktywizuje ten mechanizm unikowy, chwalmy zaangażowanie. Widzę, że wkładasz w to dużo pracy. Widać, że Ci zależy. Przede wszystkim zaś spróbujmy postawić sobie za cel nie pokierowanie naszym dorosłym już w końcu dzieckiem, bo ani nie przyczynimy za niego życia, ani nie będzie ono żyło w naszym świecie. Naszym celem powinno być wsparcie go w dokonywaniu świadomego, możliwie najmniej podyktowanego lękiem wyboru, a potem akceptacja tego wyboru. To trudne zadanie, ale warte wysiłku. Dziękuję i powodzenia.